Idę w kolejnym filmiku wieczorową porą. Wybraliśmy się na pierwszy wieczorny spacer tutaj. Różnymi miejscami, w różne strony. Aha, no to na pierwszy teraz, po przeprowadzce, bo byli wcześniej, jak byliśmy już w tym miejscu na majówce. Jeżeli chodzi o mój zapach na wieczór, to głównie użyłam Le Cri, Parfum d'Empire, ale był też Orens, Cali Subtil, ale jednak uważam, że aktualnie jest dla mnie za słodki. I zbyt w stronę Baccarat. Wcześniej jednak trochę inaczej odbierałam. I Kajal, Lamar oraz ten Orens mi pasowały, gdzie Baccarat nie. Natomiast aktualnie zrobiło się ogólnie cieplej, czy teraz chłodnie, ale ogólnie wino porę roku poszło i ogólnie już i ogólnie po prostu już jakby ten klimat jest dla mnie w tym momencie już za słodki i pewnych niuansów, które wcześniej wyczuwałam, takie bardziej kwestie pożyczkowego Baccaratu, już aktualnie poszło w taką stronę słodziakową, coś co niektórzy uwielbiają, niektórym nie pasuje. Który nie pasuje, jeżeli chodzi właśnie o te bakaratowe klimaty, czyli jakieś takie różne słodko-żywiczno-wato-cukrowe klimaty. Aż jestem zdziwiona, bo kiedyś ten Orens odbierałam bardziej jak taki pożyczkowy, żywiczny las. Też nie ten czas. Albo po prostu tak poszłam w stronę różnych różnych wytrawności perfumowych. Jest takie się, że jestem taka jakaś cała czerwona. Po prostu już idę. Sekundkę, nagrywam! No. Mój tato się niecierpliwy, wyszliśmy z Darkiem, moim tatą na spacer w obie strony, wszędzie i do morza, i do portu, i nie portu, i tak dalej. W różne miejsca, takie też małymi uliczkami, nie uliczkami, zwiedzamy wszystko. Mój tato przyjechał nam pomóc. I coś chciałam powiedzieć. Więc właśnie, nie wiem co się stało, widocznie po prostu jakoś ostatnio że były takie ciepłe wcześniej dni i właśnie poszło to bardziej w stronę taką wytrawności, różnych takich poszukiwań tego typu klimatów i wszelkie słodkości już jakby poszły w zbyt osłodzoną stronę i już mi się podmieniało.